Hamburg 1914. Zabójstwo austro-węgierskiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda dokonane przez serbskich zamachowców 28 czerwca 1914 roku stało się pretekstem, z którego skorzystali ówcześni władcy Europy, dążący od dłuższego już czasu do wywołania wojny. W początkach sierpnia naprzeciw siebie stanęły milionowe armie pięciu mocarstw i kilku mniejszych państw. Stary plan niemieckiego generała Alfreda von Schlieffena zakładał szybkie uderzenie przez Belgię ku Paryżowi i w decydującej bitwie pokonanie Francji. Siedem ósmych sił miano rzucić na zachód, a tylko jedna ósma miała powstrzymywać atak rosyjski do czasu powrotu zwycięskiej armii z frontu francuskiego. Realizacja tych zamysłów przypadła generałowi Helmutowi von Moltke. Na wschodzie zadanie obrony przed Rosjanami pozostawił Austriakom, dając im do pomocy tylko dziewięć dywizji. Na Prusy wschodnie uderzyły dwie armie rosyjskie z Mazowsza generała Aleksandra Samsonowa i z Litwy generała Pawła von Rennenkampfa. Błyskawiczne postępy w mateczniku Pruskości zmusiły Moltkego do przerzucenia na wschód wojska tak potrzebnego podczas operacji nad Marną. Dowództwo nad dwoma korpusami objął generał Paul von Hindenburg, a szefem sztabu został generał Erich Ludendorff. Od 26 do 31 sierpnia Niemcy oskrzydlili i zniszczyli w bitwie w pobliżu Olsztynka na Mazurach 150-tysięczną armię Samsonowa. Tylko 10 tysięcy Rosjan zdołało uciec z okrążenia, 92 tysiące poszło do niewoli. Rennenk, który nie udzielił pomocy, został sam rozbity w dwa tygodnie później w bitwie nad jeziorami mazurskimi. Samsonow popełnił samobójstwo. Wydarzenia te zostały wykorzystane przez propagandę pruską. Junkszy zostali ocaleni a zwycięzcę spod Tannenbergu otoczyła sława, która utorowała mu drogę do prezydentury Republiki Weimarskiej. W 1934 roku Hindenburg spoczął w olbrzymim mauzoleum na terenie monumentalnego pomnika muzeum wzniesionego na kształt krzyżackiego zamku, a zniszczonego stopniowo po II wojnie światowej.